Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj rano wchodząc na tą salę dziwny obrazek. Koalicja 13 grudnia okupuje mównicę i fotel marszałka. Naprawdę przypomniało nam się to, co się działo w roku 2016. Myśleliście Państwo, że będziemy blokować mównicę, nie doprowadzimy do uchwalenia budżetu, no ale my mamy zupełnie inne metody działania. Jestem legalistami, działam zgodnie z prawem. Ale chciałabym Państwu uświadomić, żeby mieć to jednak w tyle głowy, że dzisiaj Sejm, obradując nad budżetem, najważniejszą ustawą dla państwa, obraduje w składzie niepełnym. Brakuje dwóch posłów i to nie jest ten brak, o którym mówił pan marszałek Hołownia, wynikający chociażby z choroby, operacji, nagłej jakiejś sytuacji. To jest zupełnie inna sytuacja. To są posłowie pozbawieni mandatu w sposób nielegalny, niezgodny z prawem, ze złamaniem konstytucji i ustaw. W ich miejsce nikt nie wstąpił, więc mamy dzisiaj 458 posłów. Konstytucja mówi wyraźnie, Sejm składa się z 460 posłów i to nie jest ta sytuacja. I muszę Państwu powiedzieć tak, wielu z Was znam od bardzo, bardzo wielu lat. Patrzyłam dzisiaj rano po tej sali, szczególnie tutaj, gdzie siedzi PSL, ale także tutaj, gdzie siedzi Platforma, a także Lewica. I widziałam wielu posłów i posłanek, których miałam za ludzi, którzy mimo, że się różnią między sobą poglądami, mamy różne, na różne sprawy, to jednak mają w sobie tą taką determinację, że wybrani zostali przez swoich wyborców po to, żeby działać w interesie państwa, w interesie Polaków i dla dobra naszych obywateli. Przypomnę Państwu wszystkim przysięgę, jaką składaliśmy na pierwszym posiedzeniu Sejmu, że będziemy działać zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z ustawami. Tymczasem to, co się w tej chwili dzieje, jest całkowitym złamaniem prawa we wszystkich rozmiarach i we wszystkich wymiarach. I Państwo, mam takie wrażenie, chcecie, żeby ta sytuacja wszystkim Polakom spowszedniała. Najpierw media, tak, potem trzeba aresztować posłów, czyli tych, którzy walczyli z korupcją, zamknąć do więzienia. Teraz zamach na prokuraturę krajową, ale macie jeszcze w zanadrzu zamach na inne instytucje. Ja chciałam powiedzieć moim kolegom z opozycji, zastanówcie się, macie czas, bo to nie od premiera Tuska, ani nawet od pana Bodnara czy Sienkiewicza, który dzisiaj siedział jako jedyny podczas hymnu w ławie i nie wstał. To nie od nich zależy łamanie prawa i psucie, niszczenie polskiego państwa, to zależy od was. Wystarczy, że się zastanowicie, nie wolno głosować nad tym, co jest sprzeczne z obowiązującą konstytucją i ustawami. Wy przykładacie do tego rękę i nie powiecie już nigdy, że nie wiedzieliście, że nie mieliście świadomości. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością złamaliście przyrzeczenie złożone tutaj w Sejmie podczas ślubowania i przykładacie rękę do niszczenia państwa polskiego. To wszystko będzie zapamiętane i będzie rozliczone. Może nie dzisiaj, może nie jutro, ale ja podczas jednego ze swoich wystąpień mówiłam, że analogia do 13 grudnia 1981 roku jest naprawdę adekwatna. Nawet ta pogoda dzisiaj jest taka sama. Proszę Państwa, czasy się zmieniły, minęły 42 lata, ale metody, środki i cel pozostał ten sam. O co chodzi? O to, żeby na siłę wprowadzać swoje prawo, tak jak je rozumiecie, żeby zamknąć do więzień tych, którzy myślą inaczej, zamknąć telewizję, dać tylko jeden przekaz władzy, ogłupić społeczeństwo i robić to, co robicie w tej chwili. Pani poseł, za kilka lat dzieci, wnuki wielu z Państwa zapytają: mamo, tato, po której stronie byliście? Po której stronie byliście? Ja byłam po właściwej stronie zawsze. Niszczycie instytucje. Dzisiaj w tym budżecie jest prawie 50 milionów zabranych Instytutowi Pamięci Narodowej. Instytucji, która nie tylko pokazała, kto donosił na kolegów, kto współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, kto nie powinien nigdy zasiadać w ławach na tej sali, ale jednocześnie prowadził wspaniałą działalność edukacyjną, szczególnie wśród młodych ludzi. Bo doskonale wiemy, wy tego nie chcecie, ale my tak. Każdy naród musi znać swoją przeszłość i swoje korzenie. Instytut Pamięci Narodowej właśnie to
robi i wy mu zabieracie 50 milionów, to tak jakbyście chcieli zrobić, tak jak powiedziała Unia Europejska wobec Polski i Węgier, zagłodzić. Trzeba zagłodzić IPN. Więc ja wnioskuję o to, żeby jednak przyszła ta refleksja u państwa i apeluję jeszcze raz. Mamy więźniów politycznych. Czy wam się to podoba, czy nie, to są więźniowie polityczni. Dzisiaj rano szef naszego klubu przywołał nazwiska państwa parlamentarzystów, którzy siedzą w ławach Sejmu i Senatu. A pan poseł Mariusz Kamiński i pan poseł Maciej Wąsik za swoją odwagę, determinację w ściganiu zbrodni przeciwko polskiemu narodowi, bo te VAT-owskie przekręty, które były dokonywane, to były miliardy, które były odbierane polskiemu społeczeństwu. Dzisiaj za to siedzą w więzieniu, ale 11 stycznia zobaczyliście, że być może my tutaj w Sejmie, a właściwie nawet na pewno, nie jesteśmy w stanie was przegłosować. My to wiemy. Ale jest ktoś nad nami i nad wami też. To jest suweren. To jest naród i to są obywatele. Bo jeśli dziś tutaj łamiecie w ten sposób prawo, to za chwileczkę to łamanie prawa zejdzie na poziomy województw, powiatów i gmin. Już przed chwileczką słyszeliśmy, że trzeba sprawdzać rektorów uczelni, bo może będą łamali prawo, bo trzeba wprowadzić przepis, który pozwoli ich po prostu usuwać ze stanowiska. Apeluję do państwa posłów. Naprawdę jest jeszcze czas, żebyście się zreflektowali. My się spotykamy z wyborcami na dole, także z waszymi wyborcami i słyszymy, co oni mówią. Oni są przerażeni, nie spodziewali się, że szczególnie PSL pójdzie, że szczególnie PSL, to może spotkamy się, panie pośle, razem tam na dole, ja i pan. I zobaczymy wtedy głos tych, którzy są na dole. Apeluję do wszystkich posłów, żebyście sobie przypomnieli swoją przysięgę składaną tutaj i żebyście brali pod uwagę swoją odpowiedzialność i to, że uchwalając budżet w obecności 458 posłów, możecie spowodować, że w niedługim czasie okaże się, że Sejm działał niezgodnie z konstytucją, a w związku z tym podejmowane i przyjmowane ustawy także będą niezgodne z konstytucją. A takie krzyki z ław, pani poseł, mnie kompletnie ani nie deprymują, ani się nimi nie przejmuję. Więc życzę, żebyście państwo mieli ten moment refleksji i zastanowili się nad tym, w jakim kierunku prowadzicie polskie państwo do zniszczenia. I wy jesteście za to odpowiedzialni. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Marek Sowa, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, zaraz przejdę do debaty budżetowej, bo ona jest oczywiście najważniejsza, ale trudno się nie odnieść do tego wystąpienia pani poseł Witek. Nie wiem, czy pani ma świadomość. Dzisiaj nieobsadzone są 3 mandaty poselskie. Nie tylko Wąsika i Kamińskiego. Oni stracili mandat, ponieważ utracili prawo wybieralności. Są przestępcami. Za przestępstwo urzędnicze zostali skazani na 2 lata bezwzględnego więzienia, bo podrabiali dokumenty, bo nie są uczciwymi ludźmi, tylko chcieli skorumpować Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu Jarosława Kaczyńskiego. Tak, nie udało się i za to siedzą. My przywracamy właściwe słowo prawo, właściwe znaczenie słowom prawo i sprawiedliwość. Ale jest również trzecia osoba, która również ma nieobsadzony mandat. To jest nasz poseł Krzysztof Brejza, który objął mandat do Parlamentu Europejskiego i następna koleżanka Magdalena Łośko jeszcze nie złożyła ślubowania. To jest norma w parlamencie. To jest norma w parlamencie, że ślubowanie składa się dopiero w momencie, kiedy kolejna osoba z listy wyrazi taką zgodę. I tak na marginesie wam powiem, bo po prostu już tej hipokryzji waszej nie mogę znieść. 2000 lat temu też wołali, uwolnij go, uwolnij. Wiecie kogo? Nie niewinną osobę wołali uwolnić, tylko Barabasza. I wy jesteście takimi farazeuszami dzisiaj. Dokładnie tak. A teraz przejdę do debaty nad ustawą budżetową. Trzeba powiedzieć, że ta debata toczyła się w iście, te prace nad ustawą budżetową toczyły się w iście ekspresowym
tempie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest również obstrukcja pana, czy destrukcja wręcz pana prezydenta Andrzeja Dudy, który nie powierzył zgodnie z wynikiem wyborczym większościowej koalicji rządu, tylko toczył swego rodzaju eksperymenty z dwutygodniowym rządem Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj już wiemy, że ten czas był wam potrzebny. Ten czas był wam potrzebny do tego, aby wyprowadzić miliardy złotych z budżetu państwa 2023 roku. Te wszystkie umowy będą weryfikowane, jeśli będzie możliwość, bo zostały dane ze złamaniem prawa, wszystkie zostaną rozwiązane. 15 października Polki i Polacy wybrali stabilną większość, cieszącą się poparciem 248 posłanek i posłów. Destrukcja prezydenta sprawiła, że rząd miał zaledwie kilka dni na przygotowanie ustawy budżetowej i skierowanie jej do parlamentu. Już na etapie rządowym do ustawy budżetowej, której planowane dochody oszacowano na poziomie 682 miliardów złotych, a wydatki na 866 miliardów złotych, wprowadzono środki na realizację naszych zobowiązań wyborczych ujętych w 100 konkretach. W tym wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 30%, a dla nauczycieli początkowych o 33%. To skutkowało zwiększeniem subwencji oświatowej o 24 miliardy złotych. Dokładnie tyle, ile wyście zwiększyli subwencję oświatową przez 8 lat. Zwiększyliśmy o 2 miliardy 300 milionów złotych dotacji przedszkolnej dla samorządów. Dla przypomnienia, w 2023 roku ta dotacja wynosiła zaledwie 1 800 mln. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich o 30%, wzrost wynagrodzeń dla sfery budżetowej o 20%, w tym dla pracowników cywilnych, wojska, policji, straży pożarnej i innych służb, finansowanie procedury in vitro, czy przywrócenie subwencji rozwojowej w wysokości 3 miliardów 200 milionów złotych dla jednostek samorządu terytorialnego, która decyzją rządu PiS-u została zlikwidowana, a precyzyjnie mówiąc wyzerowana. Ale nawet przywróciliśmy taką małą rzecz, jak telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, bo nawet to w trakcie swoich rządów zlikwidowaliście. Budżet państwa zawiera również środki na 800 zł w ramach programu Rodzina 800+, wypłatę 13, 14 emerytury czy zerową stawkę VAT w pierwszych 3 miesiącach bieżącego roku. W podobnym tempie toczyły się prace w Komisji Finansów Publicznych i innych komisjach opiniujących poszczególne części budżetu. Nie będziemy udawać, że to jest budżet marzeń. Przykładowo założono bardzo wysoki wzrost podatków VAT, PIT. W przypadku VAT-u to jest wzrost o 62 miliardy złotych, to jest o ponad 24%. Podatek PIT rośnie 18 miliardów złotych, to jest blisko 20%. A suma wszystkich wpływów podatkowych wzrasta o 97,5 miliarda złotych. Pomimo nieco szalonego tempa dokonaliśmy oceny budżetu ze szczególnym uwzględnieniem tych części, które nie mogą być weryfikowane na etapie prac rządowych. Po pierwsze, w ramach przyjętych przez Komisję poprawek zwiększyliśmy środki na wynagrodzenia dla całej sfery budżetowej o 20%. Niestety, jest jednak wiele instytucji, które zaplanowały wzrost na kosmicznym poziomie. Przykładem niech będzie tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wzrost swojego budżetu zaplanowała o blisko 70%. Przykładem kolejnym niech będzie Instytut Pamięci Narodowej, o której pani marszałek tutaj mówiła. Wy nam w ogóle odmawiacie prawa dyskusji, na co te środki są przeznaczane. Chowacie się pod historyczną polityką historyczną państwa za bohaterami, ale tak naprawdę wyciągacie z budżetu państwa te pieniądze w sposób absolutnie nieuzasadniony i nieuprawniony. W 2015 roku budżet IPN-u był w wysokości 249 milionów złotych. W roku 2019 342 miliony, a w roku 2024 został zaplanowany na poziomie 650 milionów złotych. Jeśli porównamy to do roku 2019, to mamy niemal podwojenie budżetu IPN-u. I mamy prawo dyskutować, czy te pieniądze są zasadne i w jakiej wysokości powinny być na budżet IPN-u przeznaczone. Stąd też już na etapie prac w komisji zmniejszyliśmy wydatki o 200 milionów złotych. Ja bym na panu miejscu jednak siedział spokojnie. Wiemy, dlaczego pan wrócił do PiS-u. Wiemy, dlaczego pan
został wiceministrem. Nie wiem, czy pan pamięta tą rozmowę z prezesem Kaczyńskim, który panu powiedział, że są na pana bardzo poważne dokumenty, są bardzo poważne dokumenty. Być może warto będzie do tych dokumentów, być może będzie można do tych dokumentów sięgnąć, żeby sprawdzić, jaka pana działalność w Ostrołęce była. Kończąc już tutaj, chcę powiedzieć, że dokonaliśmy kilku korekt. Dotyczą one Sądu Najwyższego, NIK-u, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, IPN-u i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie zwiększyliśmy budżet Rzecznika Praw Obywatelskich i przesuwamy środki na rezerwę przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgłosimy, panie marszałku, 8 poprawek do budżetu w drugim czytaniu do końca tego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Rafał Kasprzak. A przepraszam bardzo, w trybie sprostowania pani marszałek Witek. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Panie pośle, pan kompletnie nie zrozumiał tego, co ja powiedziałam. Mówiąc o tym, że mamy 458 posłów, a nie 460, chodzi o dwóch posłów, którzy nadal są posłami, mają mandaty. Natomiast przykłady, o których pan mówi, dotyczą procedury przejmowania mandatu przez kolejnego z listy. Natomiast tutaj, w tym przypadku, nastąpiło bezprawne wygaszenie mandatów, po którym panowie mieli prawo, zgodnie z prawem, z obowiązującymi przepisami, odwołać się do właściwego sądu. I to zrobili. Odwołali się do Sądu Najwyższego, uzyskali informację, że decyzja pana marszałka Hołowni jest niezgodna z przepisami, niezgodna z prawem. Dlatego dziś powinni byli zasiadać tutaj w tej Izbie. I proszę nie mylić procedur, bo pan doskonale wie, że czym innym są te dwa mandaty. Odmawiacie posłom prawnie wybranym w demokratycznych wyborach zasiadania w tej Izbie. Dlatego zamiast nich dzisiaj były ich żony i my jesteśmy z nimi. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wiemy, że w tej sprawie są przynajmniej dwa różne zdania.